Wiedźmin 3, jak wiadomo, równie dobra gra jak Goticzek, bo obie te gry pochodzą z Polski i w sumie tyle wystarczy. Więc wybierzmy najtrudniejszy poziom trudności, żeby przeciwnicy stali się gąbkami na ataki i myślę, że możemy rozpocząć naszą przygodę. Szczerze mówiąc, to jeszcze nie wiem, jak będę montował Wiedźmina, bo ile inne gierki były dla mnie dosyć proste, to tutaj mam w sumie coś nowego i sporo dialogów. Myślę, że kompresja na pewno będzie, żeby odcinki nie trwały po kilka godzin, ale pewnie z czasem będę się uczył i z odcinka na odcinek będzie coraz lepiej. Ale nie ma co o tym teraz myśleć, po prostu skupmy się na grze i co będzie, to będzie. A jeśli macie jakieś uwagi do serii albo do mnie, śmiało je piszcie, czytam wszystko. Dobrze wiesz, że mnie to nie bawi. Głupie, nieśmieszne żarty, ale szanujmy się, trzeba robić w tej gierce speedrun. I w ten oto sposób możemy zaoszczędzić kilka sekund, tylko po co? Pewnie po to, żeby ludzie w komentarzach o tym pisali. Stary Wiedźmin mocno śpi. Zdaje się, że woli praktykę od teorii. Te nudne te lekcje, że sam usypiasz? Przyprowadź naszą pannicę na dolny dziedziniec. Rozpuściliśmy ją trochę. Jakie rozpuściliśmy? Ja od początku mówiłem, że Ciri trzeba surowej ręki. Źle. Nie jesteś w cyrku. Źle. Postawa. Starczy. Zejdź. No ale bardziej niż strzygi bałbym się Wesemira. Przepraszam, to się nie powtórzy. Masz coś do powiedzenia, moja panno? W pręgach niczym u Pantera Tigris, w Zerika nieżyjącej i Fizes niezdrowobladej. Nie wykorzystuj przewagi przy pierwszej okazji, tylko wtedy, kiedy da najlepszy efekt. Dobra, dość gadania. Geralt w parze ze mną, Lambert ze Skellem, Ciri z kukłą. Miałem koszmar. Nie chce mi się gadać. Pokaż mi wreszcie ten list od Yennefer. A niech mnie. Rzeczywiście pachnie bzem i agrestem. Miałeś czytać, nie wąchać. A o co chodzi z postscriptum? Wciąż mam jednorożca, wiesz którego. To prywatna sprawa. Bardzo prywatna. Znaczy, nie do końca. Ale może to i lepiej. Czekaj. Słyszysz? Słyszę i czuję. Ule. Tutaj naprawdę będą długie ściany dialogów, ale w Wiedźminie dialogi w sumie nie są takie złe. Więc wycinając mniej znaczące momenty plus przerwy między dialogami, myślę, że jakoś to wyjdzie. Znaczy, wy już to od razu widzicie, jak to wyszło, ale wiadomo. Skupmy się na walce, pokonajmy ghule i możemy ruszać dalej. Jak gracie Wiedźmina, myszka i klawiatura, czy może na padzie? Dajcie znać, jestem aż ciekaw, bo ja to, jak widzicie, myszka i klawiatura. Wsiadamy na płotkę i pora wyruszyć dalej. Jak zwykle muszę się tutaj zatrzymać, tak bez powodu, na kilka sekund, nie zwracajcie na mnie uwagi. Pewno byście chcieli coś dostać w nagrodę, nie? Parę koron zawsze się przyda. Macie. W Białym Sadzie jest karczma, jedyna w okolicy. Przejezdni często tam stają, to może się czego dowiecie. Za darmo to robić nie będę, kodeks zakazuje. A korony to zawsze korony. Czym mogę służyć? Dla mnie wódeczka. Pokaż, co tam masz za szynkwasem. A dla mnie poproszę kartę do gwinta i w sumie tyle mi wystarczy. Jest zlecenie na tego gryfa? Póki co to nie. Szukam pewnej kobiety. Nie widziałam takiej. Zapamiętałabym, uwierzcie. Popytam o Yennefer. Tylko pamiętaj. Odejdź przybłędo, bo nam piwo w kuflach skwasisz. Gadaj, ale już. Była tu kobieta ubrana w czerni biel? Mówią, że gnała taka nocą przez wieś. Ludzie! Wiedźma Krozum Dromiłowi odjął! Tak, a tobie odejmę język, jak się nie zamkniesz. Czekaj, Wiedźminie, wyglądasz mi na światowca. Umiesz może grać w gwinta? W sumie czemu nie? Teraz pytanie do was. Chcecie oglądać, jak będę grał w gwinta, czy może sobie darujemy ten aspekt? Bo po co się nim przejmować? A jeśli będziecie chcieli, to muszę wykombinować jakiś fajny sposób, żeby go montować. Żeby, wiecie, taki w miarę dynamiczny był. I to jest dobre pytanie, jak to zrobić. Ale poczekam na waszą opinię i wtedy dopiero będę nad tym się główkował i martwił. Chyba, że seria wam nie podpasuje, to drugiego odcinka nie będzie. No ale myślę, że podpasuje. Szukam kobiety.
Parszywy przybłęda. Gaunt Rodim. Do usług. Nie jestem wszechwiedzący. Pytaj w garnizonie. Już sobie wypiłeś? Lepiej wezwijcie jeszcze kogoś na pomoc. We trzech możecie nie dać rady. Oj panowie, widzę, że bez polskiego produktu markowego to się nie obejdzie, ale spoko. Przecież to normalne, kiedy wychodzimy z karczmy. Już idzie się do tego nawet przyzwyczaić. Szybka robota i lecimy, bo zadania czekają. Co tu się stało? Trzaskało aż miło. I kiełbaskę upiekłem. No jak myślisz, co tu się stało, baranie? Nie obrażaj mnie, bo dojdzie ci nieszczęście. Mogę znaleźć tego podpalacza, jeśli jesteś gotów zapłacić. Ale dam wszystko, bylebyś mi przyprowadził tego sukinsyna. Żeby dostał na co zasłużył. Ślady butów. Męskie. Zdjął buty i wszedł do wody. Coś wyskoczyło na niego z szuwarów. Utopce. Krwawił. Ale niezbyt obficie. O, nie tylko podpalacz, ale i mistrz ciętej riposty. Słuchaj! Dogadajmy się jak człowiek z człowiekiem. Spokój i chodź za mną. Proszę, oto wioskowy piroman we własnej osobie. To podpalacz, wiedźmin go złapał. Na drzewo zdjął. Surowa kara. Ale zasłużona. Ile tu znaków zapytania jest? Jeszcze wszystkie będzie trzeba zrobić, bo nie ma to tamto. Jedyne czego nie będę robił to znaków zapytania na Skellige, bo to jest jakieś nieporozumienie i w mojej opinii marnowanie czasu, a dodatkowo też nieszanowanie czasu, ale dobra. Troszeczkę możemy powalczyć z bandytami, zebrać trochę lootu, albo przedmiotów jak kto woli. Ogarnąć miejsce mocy, żeby zdobyć punkt rozwoju. Smakosz bardzo peperk, przynajmniej na samym początku gry, bierzemy. Mamy również niedźwiedzia, tak zwaną gąbkę. Czyli walka pazury przeciw wykałaczce. Dlatego między innymi nie jestem fanem grania na najwyższym poziomie trudności. Sztuczne wydłużanie gry. A co wy na to, że może na zwykłych przeciwników zmniejszę poziom trudności do normalnej, albo dobra mniejsza? Bo wy chcecie, żebym ja się męczył i odpowiedzmy sobie szczerze, to jest złota zasada. Streamer albo youtuber ma się męczyć, a widzowie mają się z niego śmiać. Tak jest, prawda. Poza tym, to warto ogarnąć sugestie, nowe możliwości podczas dialogów i możemy wrócić do robienia wszelakich aktywności, czyli wszystkie możliwe znaki zapytania w Białym Sadzie. Trochę z tego będzie biegania i robienia zadań, ale dla was to chwila moment. Chciałem również wspomnieć, że posiadam mody, które wgrałem, by umilić sobie grę, a zarazem wam oglądanie. Korzystam z moda, który zwiększa udźwig, bo w Goticzku nie było dźwigu i tak powinno zostać. Do tego mod na szybką podróż, ale to bardziej dla mnie, żebym nie musiał się męczyć i bezsensownie nie tracić czasu. Oraz moim ostatnim modem jest pełna ilość doświadczenia za każdą misję. Bo jeszcze nie wiem jak to będę robił, czy może będę biegał od zadania do zadania, potem może jakieś zlecenia, czy wiecie, będziemy się bardziej koncentrować na danym wątku. Albo będzie tak jak teraz, czyli kompletnie wszystko wymieszane i nie wiadomo o co chodzi. W każdym bądź razie jeszcze zobaczymy, wszystko się okaże. Powiem wam, że ostatni raz kiedy grałem w Wiedźmina to było z dobre 3 lata temu albo nawet i więcej. Więc będzie możliwość powspominania sobie tej gierki i zobaczenia co pamiętam, a czego nie pamiętam. I tak jak wspomniałem wcześniej, jeśli chcecie serię z Wiedźmina, dajcie znać. A jeśli nie, no to będę wiedział i zobaczymy jakąś inną gierkę do ogrania. A jak już o tym mowa, to zostawilibyście w sumie lajka, bo jak o tym nie wspominam, to zawsze jest w niej. Dzięki wielkie, a my nie przedłużajmy, tylko wróćmy do robienia zadań i innych wszelakich aktywności, które na nas czekają. Często rozmawiasz ze swoim psem? To nie mój pies, tylko brat. Obroń mnie przed gulami i pomóż znaleźć Bastiena, a dobrze zapłacę. Dobrze, pomogę ci. Spotkajmy się na wzgórzu koło pobojowiska. Dalej pójdziemy razem. Zastanawiam się, czy przypadkiem Wiedźmin nie będzie najprzyjemniejszą grą do montowania, bo mamy tutaj sporo dialogów, więc prawie niczego nie muszę mówić. A jak coś trzeba pogadać, to w takich momentach jak ten. Czyli śmiało możemy założyć, że w odcinku będzie tyle samo mojego głosu, co głosów z gry. Czyżby był to perfekcyjny balans? Myślę, że tak. Ach tak, tak mnie ciągnie ten perfekcyjny balans, ale wy to już wiecie. Ale dobra, przeciwnicy sami się nie pokonają, a my musimy oczyścić mapę. Będę starał się również nie korzystać z Queena, bo to trochę, taka wiecie, za łatwa gierka wtedy się staje. No ale dobra, pomijając fakt, że mamy OP uniki, to i tak dobrze wiecie jak to wygląda gierka w Wiedźminie, więc tylko formalność. Dobrze, że jesteś, Bastian. Jego ciało musi gdzieś tu być. Sama tarcza też wystarczy. Wtedy Huzar zwietrzy ślad i nas poprowadzi. Jeszcze więcej tych guli dajcie, ale dobrze, że to nie Algule, bo to dopiero jest irytujące. To ten? Nie, niepodobny. Skóra spalona do szczętu. Wiem, że ciężko powiedzieć, ale może to on. Ja... Bastian był spory chłopak. To ten? Nie, syn Zwęszył go! Huzar zwęszył Bastiena! To jeszcze nic! Mój porucznik kazał nam na komendę chodzić do latryny. Trzeba założyć opaskę uciskową, ale to później. On cię pojmał, ten Nilfgaardczyk? Nie. Uratował mi życie. Zabieram cię do domu. Trzeba zająć się twoimi ranami. Nie zostawię tu Rosyna. No,
Da mu się ubrania po ojcu. Przyuczy do pracy w polu. Dzięki, Wiedźminie. Twoja nagroda. Skoro już robimy te wszystkie aktywności, to wspomnę jeszcze, że nie chcę grać na podwyższonym poziomie trudności przeciwników, bo i tak już są wystarczającymi gąbkami na obrażenia. A wy tego nawet nie zobaczycie przez mój montaż. A mi będzie się grało szybciej, a co za tym idzie, więcej i częściej będą pokazywały się odcinki. Czyli sytuacja win-win. Win-win chciałem powiedzieć, tak. Sytuacja win-win. Skoro już to omówiliśmy, to seria z Wiedźmina prognozuje się na jedną z najdłuższych na tym kanale. Ciekawe, czy kiedyś coś to przebije. Zobaczymy, ale skupmy się na robieniu znaków zapytania. W międzyczasie możemy zrobić jeszcze jaskółkę i wróćmy do walki, bo pewnie jesteście tu po to, żeby posłuchać dialogów i pooglądać walkę. A te dialogi to i tak pewnie znacie na pamięć, no bo kto by nie znał, powiedzcie. Co się stało? Potwory! Potwory z bagiem! Towar został pewnie na wozie. Niech będzie, idę. Pamiętam, że najlepszym rozwiązaniem na wilki było Igni. Taktyczne Igni i praktycznie nie mają życia, reszta to spacerek. Potem odnajdujemy miejsce mocy, a tu się okazuje, że wyskakuje jakiś potwór. Pewnie to ten upiór, co zawsze pod łóżkiem się chowa. Może tak być. Jest i wóz. No to się tu dokładniej rozejrzeć. Prosto w szyję. Dobry strzał. To musi być ta skrzyneczka, o której mówił. Tak, znalazłem twoją cenną skrzyneczkę. Na tych bagnach nie ma driad, a utopcy i baby wodne z łuku raczej nie strzelają. Uważaj, za tobą! Trzeba go stąd zabrać. Pobudka! Starszy szeregowy Jan Germer, temerski 6. pułk, 2. kompania. Życzę tobie i twoim chowającym się po krzakach żołnierzom wiktorii w starciu z Nilfgaardem. Poczucie humoru masz podłe. Zbieranie tych wszystkich rzeczy jest ok, na razie i robienie tych znaków podobnie. Ciekawe jest, za ile mi się to wszystko znudzi i będę preferował skupić się na zadaniach. Jednak to wiecie, to jest moje w sumie trzecie podejście do Wiedźmina 3, więc robienie trzeci raz jednego i tego samego może się znudzić. Niby to było kilka lat temu, ale nadal wszystko dobrze pamiętam. Uznałem również, że nie ma co grać od jedynki, potem dwójkę, skoro trójeczka jest najlepszą częścią i ma największe szanse, by mocno rozwinąć ten kanał. Ale nie będę ukrywał, że jest możliwość, że kiedyś ogramy pozostałe części. Dajcie znać, jeżeli byście chcieli. A jak ktoś jest nowy, to zachęcam również do zapoznania się z materiałami na moim kanale. Może wam się spodobają i zostaniecie dłużej. W każdym razie możecie spodziewać się, że każdy odcinek jest robiony w podobnym stylu i w podobnym formacie. Więc jeżeli wam się podoba, no to sądzę, że spodobają wam się inne materiały. Tylko szkoda, że za moich przeciwników leci tylko jeden exp, maksymalnie jeden exp. A jak chcemy sobie levelować postać, to tylko i wyłącznie za pomocą zadań. Zawsze w sumie nad tym ubolewałem. Pytanie, jaki build możemy zrobić? Może standardowe szybkie ataki plus alchemia, taki podstawowy silny build, czy może coś innego? Jeśli macie jakieś pomysły, to piszcie. Wyglądasz na kogoś, kto sprawia kłopoty. Wręcz przeciwnie, ja je rozwiązuję. Spójrz mi na ręce. No spójrz. No, przybijmy targu. Spodziewam się transportu niedługo. Poza sołtysem wzywałem to tylko kowala Wiliego. Krasnoluda. Trochę jesteś na niego za wysoki. Nie wywaliłeś mnie jeszcze za drzwi, nie wyzwałeś straży, czyli złożysz ofertę. Gdzieś w okolicy zaląkł się gryf. Muszę zdobyć pewne zioło na przynętę. Szakłak. Pierwsze słyszę. Najpierw pewnie opanowałeś podstawowe zwroty. Ręce do góry, egzekucja. Idź do Tomiry. Potrzebuję więcej informacji o tym osobniku. Myszła. Ma chatę na południe od wsi, pod samym lasem. To gryf ją tak urządził? Lenę? Tak. Mam eliksir dla Leny. To jaskółka. Czemu się w końcu zdecydowałeś? Uznałem, że lepsze to niż bezczynność. Jest tam kto? Ty jesteś Mysła? Ja idę do lasu za grubszą zwierzyną. Wskażę wam drogę, a jakże, ale muszę ubić te kundle, nim komu krzywdę zrobię. Dzikie psy, chociaż te bergesty, czy jakim tam było z jedynki, były dużo gorsze. Służyliśmy razem u dziedzica, tam gdzie teraz czarne wojsko stoi. Wiesz coś o tym gryfie? Niewiele, to nie zwierzyna dla mnie. Jeden leżał tam, pod pinkiem. Poradzę sobie. To nie pierwszy gryf, z którym mam do czynienia i nie ostatni. Te ślady są starsze i głębsze. Ciężko zbrojni. Głębokie rany kłute na całym ciele. Krawędzie dzioba starte, siwe włosy w podszerstku. Miała 10-12 lat. Grube stosiny, gęsty przypiórek, gryf królewski. Zrobiłem co mogłem. Pora wrócić do Wesemira. Ty, gospodarzu, wyczytałem, że macie tu kłopot ze studnią. Zielarka mówi, że człowiek w gorączce dużo pić musi. Opisz mi tego ducha. Chodzi mi o jego wygląd. Mina jakby kobietę, ale... Jakaś zjawa. Albo może alp. Szeroka miednica, mała żuchwa, kobieta. Rzućmy jeszcze okiem. I bransoleta. Igni. O, zadziałało.
Te licha to zawsze są irytujące. Nie dość, że spore obrażenia biją, to możliwość walki z nimi jest w małym okręgu zrobionym przez Irden. Trochę przez to trzeba się pobawić, a gdy gramy na najwyższym poziomie, to jeszcze więcej. Bo wiadomo, przegrać raczej nie przegramy, bo w razie W mamy zawsze Queena, ale pokonanie zawsze trochę czasu zajmuje. Sprawa załatwiona. Jakby co, polecam się na przyszłość. Wasza nagroda, mistrzu. Ja się żenić już raczej nie będę. Zachowaj te pieniądze na ślub Luby. Dziękuję, mości Wiedźminie. Za dobre serce i ciepłe słowo. Ale z pustymi rękoma was nie puszczę. Mam dwie wiadomości, dobrą i złą. A zła, że musimy mu upolować gryfa. No i jak ci idzie? Dowiedziałem się paru rzeczy. Mam już szakłak. No dobra, wszystko gotowe. Nie ma co dłużej zwlekać. Choć rozejrzyjmy się, gdzie zastawić pułapkę. Rzeczka, złote kłosy, urocze miejsce i w sam raz na zasadzkę. Zaczynajmy. Dobry wiatr wieje. Chodź, przycupniemy tam w cieniu między brzuskami. A przy okazji zimowania, przyjeżdżasz w tym roku? Może. Czekaj. Wygrałem w karty, jak cię nie było. Może się przydać. Wiedźmin z kuszą? To nie wbrew tradycji? A więc mamy i gryfa naszego pierwszego bossa. Tutaj będę używał Queena, kiedy będzie latał, bo ja przeważnie mam takie szczęście, że kiedy trafię go kuszą, to on zawsze musi mnie jakoś zahaczyć szponem. I taka to robota właśnie. Jeśli chodzi o zwykłą walkę, to raczej nie będziemy z tego korzystać, bo walka jest równie trywialna co prosta. Szybkie ataki, czasem silne. Gdy gryf zablokuje nasze obrażenia, to trzeba kliknąć Alt, zrobić szybki unik i możemy wrócić do tego, co było. A kiedy wbije się w powietrze, trzeba szybko kliknąć guzik odpowiedzialny za strzał z kuszy i bełt już sam namierzy gryfa. Bełty samonamierzające. Takie właśnie technologie posiadali Wiedźminy. Liga Koksy to były albo czady. Sam chciałbym mieć w sumie taką kuszę, no ale wiadomo, nie można mieć wszystkiego. W każdym razie, po tej długiej i nudnej walce, w końcu udało mi się pokonać gąbkę, znaczy gryfa. Chociaż parę rzeczy mógłbyś poprawić. Cięcie w ósmą za bardzo markujesz. Zanieś łeb gryfa czarnym, a ja przyszykuję konie. Co to jest do cholery? Kodeks wojskowy, paragraf drugi, ustęp trzeci. Za dostarczenie wadliwych dóbr 15 razów kańczugiem. Wykonać! Wywiązałem się z umowy, teraz twoja kolej. Do wyzimy. Nie skończyliśmy rozmawiać. W międzyczasie możemy jeszcze ulepszyć zbroję i jestem gotowy. Yennefer jest w Wizimie. Patrioci piją siódmą kolejkę za Temerię i już ich pięści świerzbią. Ludzie, mówią, że Wiedźminy dzieci porywają. Oni już się nie cofną. Widzę. Widzieliście jego twarz, bogowie? Odejdź stąd i nie wracaj. No to tyle z niemieszaniem się. Chodźmy. To nie myśmy zaczęli tę burdę. Wymówki, wymówki. Niestety goni. Ktoś na ciebie czeka, Geralt. Cesarz Emhyrfar Emrys. A teraz chce ci złożyć propozycję. Z gatunku tych nie do odrzucenia. No dobrze. Mogę wysłuchać, co ma do powiedzenia. A ty? A ja pojadę w drugą stronę. Tak, pamiętam. Dzięki za pomoc. I do zobaczenia. Waszmość zasiądzie na berżerze. Kledwyn, proszę waszmość ogolić. A także odpowiedzieć na parę pytań. Przejdźmy do ostatnich wydarzeń. Oblężenia zamku Lavalettów. Walczyliśmy po różnych stronach, prawda? Ale spotkaliśmy się w tych samych lochach. Potem schroniłeś się w urokliwym Flotsam. Skąd przebiłeś się w okolice Vergen? Tylko jak? Wyrwałem się stamtąd razem z Vernonem Roszem. Myślę o tym w innych kategoriach. Pomogłem przyjacielowi i uratowałem dziecko. Bo z tego co wiem, wkrótce potem patrzyłeś, jak wadliwy Megaskop rozrywa twoją znajomą. Na tyle daleka, że nie było mi jej żal i na tyle bliska, żebym wiedział, że sobie zasłużyła. Całkiem trafnie. Mój druh, a wasz agent. Alians wciąż trwa? Co się dzieje z Leto? Miałem nadzieję, że to ty odpowiesz na to pytanie. Czuję się raczej, jakbyście szykowali mnie na wesele. Wtedy przygotowałbym waszmości surdut. Ale nim staniecie przed władcą południa i północy, muszę się upewnić, że waszmość wie, jak się skłonić. Elegancki ukłon, nie? Zadowolony? No to ruszajmy dalej. Imgrimieb Artherzer Deitfen Adan. Ukłon.
Wasza cesarska mość. Tyle miesięcy na dworze Foltesta, wciąż nie opanowałeś podstaw etykiety. Znasz to powiedzenie. Starego psa nowych sztuczek nie nauczysz. Moja córka Cyrilla... Potrzebuje informacji, nie motywacji. Możesz liczyć na pomoc mojego wywiadu. Zaprowadź go do czarodziejki. Tetate Gan, Enkalan... Można przerwać? Zamiast przerywać, dołącz do rozmowy. Rozmawialiśmy o neutra... Na bobołaki. Już rozumiesz, czemu jestem na dworze Mhyra? Ciri rzeczywiście wróciła? Trochę lat minęło, odkąd ćwiczyliście razem w Kermorem. Ale skupmy się na razie na Ciri, dobrze? No i znów się rozjeżdżamy. Goni, prawda? O nie, nie ma mowy, pojadę konno. I Geralt, wiem, że jest wojna i tak dalej. Ale nie próbuj zostać bohaterem, dobrze? Szybka podróż poprzez portal, tak zwany speedrun i możemy wrócić do robienia zadań. Oddając moje rzeczy. Cesarz nie słynie z cierpliwości. Ta, wspomniał coś o tym, zdaje się. Kliknijmy sobie w guziczek, zgarnijmy jakiś liścik i w sumie tyle. Chcę grać w karty. Zagrajmy jeszcze w Gwinta, bo to podstawa. Jaka Ciri, jakie zadanie? Halo, ja tutaj muszę zostać mistrzem Gwinta i te sprawy. Jakąś Ciri będę się przejmował. Nie wiadomo po co i dlaczego. Wyniki widzicie sami na ekranie i co ja mam wam powiedzieć? Pewnie to, że gdy zbierzemy odpowiednią ilość kart, to na pewno od razu zmienię talię. Może na potwory. Bo granie talią północy jest zbyt proste i powiedzmy sobie szczerze, praktycznie każdy gra tą talią i jak ktoś nagrywał, to na pewno widzieliście, że raczej grał to talią północy. Więc czemu by tego nie zmienić? Uciekamy z tego prologu i lądujemy już na dobrych torach, gdzie czekają nas kolejne zadania. Dajcie znać, co myślicie o Wiedźminie, a my jeszcze się spotkamy.